Witam wszystkich, wilgotny głupik z tej strony. W tym filmie pogadamy sobie trochę o rybach. No słuchajcie, pod ostatnim filmem, sądząc po łapkach w dół, których się tam trochę uzbierało, doszedłem do wniosku, że jednak filmy bez komentarza mojego wam się niekoniecznie podobają i że jednak zawsze wolicie, żebym coś tam parę słów powiedział. Także no od tej pory już zapowiadam, że filmy będą tylko właśnie z moim komentarzem. I jeszcze chciałem bardzo też was przeprosić, że nie odpisuję na wasze komentarze pod moimi filmami, ale ostatnio naprawdę rzadko siedzę na kanale, na YouTubie i też widzicie, filmy się nieco rzadziej pojawiają, chociaż wczoraj był i dzisiaj też będzie, ale to taki troszeczkę filmik adnotacyjny, żebyście jednak mieli film z komentarzem, bo widziałem, tak jak mówię, po łapkach w dół, które tam zostawiliście, że się wam średnio podobał ten film bez komentarza, więc teraz macie film z komentarzem, jako takie sprostowanie do filmu z wczoraj. No i słuchajcie, co u tych rybek się tutaj dzieje? No, nic się nie dzieje, oprócz tego, że ostatnio nie wiem dlaczego wystrzeliła mi tutaj ospa rybia, pomimo tego, że zachowałem wszystkie środki bezpieczeństwa na ospę, bo dałem sól do wody, temperaturę wody podwyższyłem na 28 po 29 stopni, a mimo wszystko ospa i tak skądś mi tutaj wystrzeliła. No i niestety była. No i no, skoro dałem sól, skoro temperatura wody była już podniesiona na dość wysoką, ospa wystrzeliła, kulorzęsek i tak się rozwinął, no to moje pytanie teraz zasadnicze, skąd? Skąd on się wziął? Nie chcę nic mówić, ale ostatnio dosadziłem rośliny, te nowe, co wiecie, od użytkownika suchy glonojad. Pozdrawiam go serdecznie i serdecznie dziękuję za te roślinki, bo naprawdę pięknie mi tutaj przyozdabiają to akwarium i pięknie rosną i super to wygląda. No i takie ciche moje takie przemyślenie może być, że może gdzieś tam przez przypadek coś z tymi roślinami się przypętało, ale ja mówię, to nie jest stwierdzone, że 100% i że na pewno tam musiało być, bo Duchem Świętym nie jestem i nie wiem i nie będę nic mówił o czymś, czego nie jestem pewny, a to jest tylko takie moje gdzieś tam przypuszczenie, podejrzenie, ale tak jak mówię, wcale niekoniecznie ono musi być słuszne i tak musi być. No i skoro do wody dałem sól, skoro temperatura wody hop do góry, dosyć ciepła, a i tak kulorzęsek wyskoczył, no to powiedzcie mi, co mogłem zrobić zamiast tego, co zrobiłem. A co zrobiłem? Dałem delikatne, ale powtarzam bardzo, żeby nie było, że o, wilgotny, znowu się bawisz w chemię i ryby bombardujesz. Uwierzcie mi, że naprawdę nie bombarduję ryb chemią i nie chcę tego robić i nie lubię tego robić. No ale słuchajcie, no skoro sól nie dała rady, to nie wiem, może to była jakaś zmutowana odmiana kulorzęska albo coś, skoro pomimo tych wcześniejszych wymienionych środków ostrożności i tak wyskoczył, może jakiś, nie wiem, agresywniejszy czy coś, nie wiem. No ale ichtio miałem tropikala i dałem go takie naprawdę cieniutkie stężenie, także myślę, że nawet rybki bardzo nie poczuły, a kulorzęsek widzę, że już dzisiaj dał rybkom spokój. Już 2 godziny po podaniu go rybkom zaczęły te plamki ospowe znikać i rybki rozwinęły płetwy i są w dobrej formie już, także widzę, że szybciutko dało radę. Ale czemu w ogóle on się rozwinął? Nie wiem. Jak macie jakiś pomysł, czy to może gdzieś przypadkiem właśnie z tych roślin, przypadkiem gdzieś nie tego, to mi napiszcie i napiszcie mi, co zamiast haltrosanu w takiej sytuacji mogłem, nie haltrosanu, tylko ichtio, co zamiast tego mogłem zrobić, żeby nawet tej ciupki chemii nie musieć na przyszłość lać w takiej sytuacji. Co można zrobić, jak jest sól w wodzie, jest ciepło, a kulorzęsek i tak wystrzelił? To co można zrobić w takiej sytuacji, żeby nie musieć dawać ani trochę chemii? Także jeżeli wiecie, to mi napiszcie, bo na przyszłość po prostu chciałbym wiedzieć. I już ani nawet tej ciopinki chemii, jaką teraz dałem ichtio, na przyszłość już dawać nie musieć. Także bardzo proszę o porady tych, którzy wiedzą. No a co poza tym? Poza tym, słuchajcie,
ja nagrywałem kiedyś, że wszystko u rybek fajnie, wszystko super, nic nie zdycha, wszystko żyje, no to mówiłem, że jedyną wadą tych rybek jest nierozmnażanie i brak chęci do rozpłodu. I w tym filmie, jak już nagrywam, to muszę powiedzieć, że alarm ten zostaje przeze mnie odwołany, bo no już chyba wiecie, o co chodzi. I tutaj ktoś mi pisał, że mieczyki mogą być bezpłodne, jeśli są z czeskiej hodowli, czy ogólnie to, że mogą być bezpłodne. No, moje na szczęście się udały płodne i nic tam nie widzę, żeby coś tam się działo. O, ostrość zgubiłem. O, dobra, wróciła. Znaczy nie ja zgubiłem ostrość, tylko mój aparat. Widzę, że moje na szczęście nie są bezpłodne i się rozmnażają, tak? Rozpoczęły sezon rozrodczy i oto, panie i panowie, pragnę wam przedstawić to oto słodkie, prześliczne dziecię mieczyka. Także na szczęście, dzięki Bogu, moje mieczyki okazały się płodne i kochany mały maluszek mieczyka jest na świecie i sobie już będzie rósł. I teraz spoczywa na mnie odpowiedzialność za dorosłe i za młode, aby przeżyły i miały dalej godne warunki do rozrodu i do spokojnego życia. Także tutaj oto właśnie mamy młodego. Oczywiście tych młodych tutaj jest kilka. O, na przykład tu mamy teraz drugiego, o. Tylko że akurat no w tak dużym akwarium i w takiej gęstej roślinności to naprawdę ciężko tutaj te młode po prostu połapać. I pewno myślę, że nie jest ich tylko dwa, tylko jest ich więcej, tylko po prostu siedzą tak porozpraszane po tym akwarium w zakątkach, że po prostu ich nie widać. Ale są, także mieczyki rozpoczęły sezon rozrodczy. Teraz właśnie marzec na wiosnę. Koty się marcują, jak to się mówi, to moje mieczyki też się zmarcowały, ale nie tylko mieczyki. W tym momencie przenosimy się do mojej 72. No i tutaj już 72 litry z plateczkami i molinezyjeczkami. No i słuchajcie, no rybki również pływają, ale też tutaj do tego akwarium dosadziłem tych roślinek, właśnie tych, co mi przyjechały właśnie tego użytkownika, i też tutaj na jednej z rybek zaczęło coś wychodzić, więc działanie podjąłem takie samo, czyli sól i tak dalej, i też jest dosyć ciepło w akwarium, także też myślę, że kulorzęsek nie powinien był się rozwinąć, a się rozwinął, więc też dałem takie. Nawet ze względu na to, że akwarium mniejsze, to jeszcze cieńsze stężenie tego ichcio. I tak ichcio jest łagodniejsze, z tego co wiem, od Haltkosanu. Ale też takie znikome stężenie dałem. I rybkom widzę, że też już pomogło, bo już też ta rybka, która miała ślad, a to była ta jedna z czarnych moich molinezji, też już widzę, że już się robi czyściutka, ładniutka. Ona tam u góry teraz jest. Może jakieś zbliżę na nią. Ostrości nie mam za grosz. O, jest tu. Też coś jej było. Miała jakieś takie białe przebitki na ciele. A teraz już widzę, że o, już się robi ładniutka, czyściutka, bez żadnych tam plamek. No, zresztą widać, że się robi czyściutka, ładniutka. I słuchajcie, tu w tym akwarium również mam już młode od platek. Mam nadzieję, że te młode będą te weloniatki, te takie żagielki do góry, bo bardzo piękne rybki są z tych platek żagielków. I też mam już też parę sztuk małych, także też może
Sekundka i poszukamy jakiegoś młodego placiuszka. O, mamy go. Mamy małą platkę na kadrze. Ona się tutaj z kubańce umiał się tutaj kamuflować i niestety przez to jest bardzo trudno takiego młodziaka platki znaleźć i zobaczyć, bo się z kubańce strasznie mocno kamuflują. Naprawdę, o, tu był na kamieniu, a ja nawet nie wiedziałem, że był. Słuchajcie, one są tak strasznie dobrze mają się ukryć, bo są takiego samego ubarwienia jak kurczę reszta tutaj otoczenia. Także, no nie wiem, spróbuję jeszcze z jednego kąta dla was nagrać kadr. No tam w tle powinno być go gdzieś widać, ale one są takie skubańce szybkie. O, widać go tam, jak się dobrze wpatrzycie. Ale one są tak szybkie i zwinne i tak się w dodatku kamuflują, że naprawdę nie sposób jest ich lepiej nagrać. Także słuchajcie, no musicie się zadowolić na razie takimi urywkami z nimi, jakie widzieliście. Bo one są po prostu za bardzo podobne tutaj do otoczenia i są tak małe, że się tak kamuflują po prostu, że to jest dla mnie... O, przyszedł. No, dzień dobry. Ale ostrości nie mam. O, jest młody. O, jest. O, dzień dobry młody. O, pięknie nam tutaj teraz przyszedł. No, także słuchajcie, tym oto akcentem, w którym jednak dał się młody zobaczyć, kończymy ten film. Na tyle by było. Do usłyszenia w kolejnym i cześć.